Pracowity dzień mają za sobą biatlonistki. Wreszcie dotarły karabiny, a zatem można trenować. Z Krasnej Polany Sebastian Parfianowicz. Stadion biatlonowy, czyli twierdza pod nadzorem. Broń i amunicja zamknięte w specjalnym magazynie. Trening na sucho wyłącznie tu, pod okiem organizatorów. Wiadomo, Rosja, igrzyska, bezpieczeństwo przede wszystkim. Wchodząc na stadion biatlonowy, musimy przejść przez tutaj tą strefę, wziąć karabiny, zabrać, pobrać i później po zawodach czy po treningu bezpośrednio odłożyć z powrotem. Dziś było powitanie z bronią. Najpierw w magazynie. Po każdej podróży trzeba sprawdzić wszystkie śrubki jednak, bo to jest rzucane wszędzie. A potem na trasie. Oni mówią o tym przestrzelanie, czyli ustawienie broni do temperatury, wiatru, światła. Takie pierwsze olimpijskie próby. Chyba w ogóle komentarza nie wymaga, bo jest idealnie. Znaczy, no mogło być, żeby było centralnie, no to musiałoby być, o tak, to by było idealnie. To była prawie idealna tarcza Magdaleny Gwizdoń. Polka rok temu wygrała przedolimpijską próbę. To małe kółko w środku ma średnicę 4,5 cm. Trzeba w nie trafić z 50 metrów przy tętnie sięgającym 160 uderzeń na minutę. Warto o tym pamiętać. To jest biatlon. Tu decydują milimetry. Z Krasnej Polany Sebastian Parfianowicz.